Cześć, z tej strony Karol Kotański. W tym nagraniu pokażę Ci moim zdaniem najlepsze darmowe narzędzie online do tworzenia profesjonalnie wyglądających infografik. Jest to program pictochart.com. Mimo że jest to darmowy program, to ma pewne ograniczenia, o których zaraz powiem. Jednak w kontekście infografik jest on w zupełności wystarczający. A więc zalogujmy się. Ja zaloguję się Facebookiem. Klikamy Infographics i mamy do dyspozycji kilkadziesiąt szablonów, które możemy sobie dowolnie edytować. Wybierzmy sobie na przykład ten. Klikamy Use Template. Już mamy szablon infografiki, który możemy sobie dowolnie edytować. Możemy wpisać sobie dowolny tekst, dowolną czcionkę, możemy sobie tutaj wkleić logo, możemy sobie też zmienić zdjęcie. O tym, skąd brać darmowe zdjęcia, omawiałem w jednym z poprzednich nagrań. Link umieszczę w opisie tego nagrania. Możemy sobie zmienić kolor tego szablonu. Klikamy Color Scan. I możemy sobie wybrać spośród wielu, które tutaj są i dopasować do swojej branży. A więc klikamy Download i tutaj w wersji darmowej możemy wybrać tylko plik PNG i jakość maksymalnie na medium. Na potrzeby social media i biznesu online jest to w zupełności wystarczające. Klikamy Download as PNG. I już mamy infografikę na swoim dysku. Kolejnym ograniczeniem tego programu jest to, że nie możemy usunąć loga PictoChart z naszej infografiki. Spójrzmy. Jednak jeżeli chodzi o infografiki, jest to mało widoczne, więc nie musimy tego robić. Usunięcie tego loga jest możliwe, jednak wiązałoby się to z naruszeniem praw autorskich i moglibyśmy mieć w przyszłości problemy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film był przydatny. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!